poranek dwójki, 10 minut po godzinie 8. W studiu goście Anna Trycy-Bromley, koordynatorka do spraw komunikacji Muzeum nad Wisłą. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Marcel Andinoveles, wicedyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Witam. Dzień dobry. Muzeum Sztuki Nowoczesnej chce się prezentować nad Wisłą. Ma tam stanąć przenośny pawilon jako tymczasowa siedziba MSN. No ale zanim porozmawiamy o samej inicjatywie, powiedzmy krótko o sytuacji aktualnej. Muzeum Sztuki Nowoczesnej zgodnie z umową opuściło już jako swoją tymczasową siedzibę pawilon Emilia. Tak, no bardzo się cieszę, że mam tutaj okazję odpowiedzieć na to pytanie, bo faktycznie tak duży wysiłek włożyliśmy w huczne zamknięcie muzeum w Emilii, że wiele osób myśli, że w ogóle zniknęliśmy w tej chwili z krajobrazu Warszawy na jakiś czas. Natomiast po prostu muzeum, tak jak w Emilii się rozrosło, tak teraz potem się trochę skurczyło do rozmiarów sali na Pańskiej, czyli tych pomieszczeń za Emilią, w których zaczynaliśmy naszą działalność. I tam mamy salę wystawową, kawiarnię, księgarnię, tam też odbywają się spotkania. Oczywiście no teraz w sezonie wakacyjnym tych spotkań jest mniej, także to no, trochę ta aktywność jest może faktycznie mniejsza, ale jesteśmy i borykamy się właśnie z taką sytuacją. Z problemami lokalowymi. To z problemami lokalowymi nawet się tak nie borykamy, natomiast bardziej borykamy się z problemami komunikacyjnymi, bo bardzo wiele osób naprawdę myśli, że muzeum w ogóle zlikwidowało się, rozwiązało się i dopiero się zawiąże właśnie w pawilonie nad Wisłą. Natomiast no jesteśmy tam, gdzie byliśmy oryginalnie, czyli jeżeli, na Pańskiej. Tak, no tam też w tej chwili prezentujemy wystawę. Toczą się tam codziennie zajęcia w ramach... Jeszcze są, dodaj, wycieczki do Szumina. Tak. To jest bardzo atrakcyjne. To jest też polecamy słuchaczom dwójki. Myślę, że mieli okazję już kilkakrotnie o tym słyszeć. To jest ten legendarny dom nad Bugiem Zofii i Oskara Hansenów, który jest takim trochę naszym oddziałem zamiejscowym. Bardzo to jest eksperymentalny, ciekawy obiekt architektoniczny i tam też organizujemy wycieczki, także owszem, skurczyło się muzeum gwałtownie, ale to tylko przejściowe. Właśnie cieszę się też, że możemy powiedzieć o tym, co nas czeka nad Wisłą, bo to będzie tu Ania, myślę, że opowie. No właśnie, bo nad Wisłą to nie będzie nowy budynek, lecz konstrukcja, która wcześniej stała w Berlinie i pełniła tam no, niemal identyczną funkcję. Tak, bo to z założenia była konstrukcja właśnie tymczasowa, pawilon skupiony głównie na funkcji prezentacji sztuki i też można powiedzieć, że obiekt sztuki ze względu na to, że na fasadzie zarówno w Berlinie, jak i teraz w Warszawie artyści, że tak powiem, wybrany artysta czy kolektyw, że tak powiem, przygotuje koncepcję artystyczną na niej. Także w tej chwili trwa konkurs i serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów Akademii Sztuk Pięknych, wszystkich kierunków, kolektywy również, które mogą składać się z architektów, właśnie z artystów, żeby składali, czy nawet w tej chwili powiedzmy sobie zapoznali się z konkursem na stronach muzeum. Rozwiązanie konkursu nadsyłanie prac trwa do 15 września, a 30 września ogłosimy, też myślę, że nad Wisłą, ogłosimy zwycięzcę konkursu. Ta fasada zostanie, że tak powiem, zaprojektowana już w 2017 roku i mamy nadzieję, że na otwarcie, czyli w marcu, to już wszystko będzie gotowe. Powiedzmy jeszcze o samym budynku, o tego budynku, tego pawilonu, bo jego autorem jest austriacki architekt Adolf Krischanitz. I to był budynek przeznaczony na muzeum, tymczasowe muzeum w Berlinie, idealnie przystosowany do wystawiania tutaj sztuki współczesnej. Też, wiemy, że część opinii publicznej lekko się niepokoi, co to będzie za tymczasowy obiekt. Dlatego też uspokajam, że to jest naprawdę kawałek porządnej architektury. To nie jest hala taka przenośna, aluminiowa, nie jest to namiot. Ani blasza
takie. Ani niektórzy blaszak, złośliwcy tak, 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 tak. No więc właśnie tutaj, zresztą na Emilię też mówiono blaszak. Także to słowo jakoś tak w języku funkcjonuje jako pogardliwe określenie architektury, której się nie lubi, ale to jest, tak, to jest projekt przygotowany z myślą o tym, żeby był lekki i przenośny, ale no nie jest to namiot, jest to budynek trwały, budujemy go na 3 lata. W Berlinie też funkcjonował przez 3 lata. Architekt Adolf Krischanitz jest wybitnym austriackim architektem, znanym z tego, że umie projektować, że lubi, zajmuje się tym przede wszystkim, projektować przestrzenie dla sztuki. Jest też no, takim jego, no myślę, że powodem do dumy na pewno dla architekta jest to, że był wybrany do renowacji i modernizacji wiedeńskiej secesji. To jest słynny obiekt wystawienniczy, artystyczny, który jest prowadzony przez Stowarzyszenie Secesjon w Wiedniu i potem, ponieważ ta modernizacja tak dobrze się powiodła i ta secesja w tej chwili tak dobrze funkcjonuje, to został wybrany na prezesa Fundacji Secesjon. Także to jest dość, no jednak, szanowany architekt wiedeński. Tam się ze sztuką potrafią obchodzić, więc my też ufamy, że nam będzie dobrze służył. To jest budynek, który ma 600-metrową salę wystawową. To jest dość dużo. Tutaj zdradzę, o tym też chciałem może tak jednym słowem właśnie przy okazji. Te 600 metrów to jest wielkość największej sali wystawienniczej w naszym nowym muzeum w przyszłości na placu Defilad. To jest taka jedna wielka hala wystawowa. Tam będziemy mieli taką halę i jako muzeum, jako zespół kuratorów myślimy, że też wystawy, które do tego pawilonu będziemy przygotowywać, mogą być takim trochę ćwiczeniem na przyszłość do budynku już na placu Defilad, który zacznie się budować w przyszłym roku, a który pierwsze roboty ziemne już niebawem. Niebawem w październiku od strony ulicy Marszałkowskiej mieszkańcy Warszawy, goście przyjezdni zobaczą, że pierwsze koparki będą tam przekładać instalacje elektryczne, więc no, to, co wielu osobom wydaje się albo nierealne, albo bardzo odległe, że budowa na placu Defilad ruszy. No ona stopniowo się zacznie rozkręcać już w tym roku. 600 metrów kwadratowych powierzchni wystawowej, 1000 metrów kwadratowych całości, 10 metrów wysokości. Tam również kawiarnie, sklep? Kawiarnia, księgarnia. Muzeum takim, promujemy taki model, że powinna być zawsze tam, gdzie można przyjść na wystawę, na wydarzenia, powinna być możliwość wypicia dobrej kawy i kupienia książek. Sklepu jako takiego nie przewidujemy, po prostu księgarnie, tak. I też, ponieważ to będzie w przyjaznym nadwiślańskim otoczeniu, planujemy jakieś działania na zewnątrz, coś w rodzaju kina letniego. No właśnie, bo on tak jest zaprojektowany przez Krischanitza, że to nie tylko wewnątrz, ale również ta przestrzeń dookoła. Tak, no tutaj sam fakt, że on będzie malowany, no właśnie tutaj słyszałem, jak Ania unika słowa malowany, żeby nie sugerować artystom, że może być tylko malowany, może być pokryty włóczką, skuroplastyką, klejony, no metaloplastyką, nic nie sugerujemy, no ale właśnie, ponieważ budynek sam w sobie będzie pokryty dziełem sztuki, no to też to otoczenie jakoś tak chcemy aktywizować. Dla nas to jest, to wczoraj sobie zdałem z tego sprawę, prawda, Aniu, żeśmy rozmawiali, tutaj rozmawiamy z aktywistami różnego rodzaju wiślańskimi, bo ich w tej chwili w Warszawie jest dużo i uświadomiliśmy sobie, że po latach w Emilii i na Pańskiej, gdzie no, poza tym wąskim pasażem, którym nie chcieliśmy sąsiadom przeszkadzać, muzeum będzie wolne do działań takich plenerowych też, co nam właśnie wiosną, latem, jesienią będzie można robić coś w otoczeniu na bulwarach nad Wisłą. No właśnie, bo powiedzmy dokładnie, gdzie on stanie, mówimy nad Wisłą, tak, ale w którym muzeum miejscu? Muzeum nad Wisłą stanie dokładnie nad tunelem na Wisłostradzie, na tyłach BUW-u, na skwerze Cubryny i z boku mamy Centrum Kopernika. Także metro Centrum Kopernika to jest najbliższy taki punkt, że tak powiem, najłatwiej do nas dotrzeć lub też na rowerach. Bulwary będą czynne w latem przyszłego roku, także też można do nas dojść spacerem albo przypłynąć łódką, bo tam też niedaleko od strony Syrenki można też przycumować i z tego co wiem też tramwaje wodne
tam się zatrzymują. Także mamy właśnie taki sporą przedsmak. Sporą konkurencję dookoła. Ja bym powiedziała, że znaczy, pod względem kultury to będzie muzeum dosłownie nad Wisłą i wypełni taką funkcję, na której myślę, że Warszawie, miastu Warszawa najbardziej, znaczy też zależy bardzo, bo z badań wynika, że przeprowadzonych w 2015 roku, że po kulturę nad Wisłę udaje się 2% warszawiaków, tyle ile wędkarzy. Także my zamierzamy to zwiększyć, tą liczbę. No i mamy też, wydaje mi się, że właśnie to, co mówił Marcel, ciekawych sąsiadów, którzy wszyscy jakby nas dopingują i chcą nam pomóc i jakby jest taka atmosfera, mam wrażenie, takiej współpracy i takiej ciekawości. Także my to odbieramy jako ciekawe dla nas doświadczenie, też projekt i że coś będziemy mogli wnieść, ale właśnie jakby w takim we współpracy. Tak, bo to faktycznie, jak się pomyślimy nad programem tego, co się dzieje nad Wisłą, Centrum Nauki Kopernik no, jest takim głównym rozgrywającym, ale ich oferta, ich program jest trochę inny niż nasz. My będziemy jednak instytucją stricte kulturalną i w zasadzie nie ma tam, poza Teatrem Ateneum, nie ma tam biblioteka uniwersytecka. Ale Biblioteka Uniwersytecka też stosunkowo nieduży prowadzi program wydarzeń kulturalnych. Odbywają się tam wystawy, czasem odbywają się spotkania, ale no nie jest to takie miejsce, gdzie jedziemy po kulturę. Tam chodzimy czytać książki, młodzież głównie, studenci jednak przede wszystkim. Ale to jest taki obszar bulwarowo-spacerowo-rekreacyjny. Dużo odbywa się tam wydarzeń muzycznych, wiadomo. No i też wiele osób przychodzi tam po prostu spędzić wolny czas ze znajomymi, więc właśnie wejście w taką przestrzeń, gdzie jest dużo ludzi, a nie ma dużej konkurencji ze strony oferty kulturalnej. Jest po prostu, mamy nadzieję, że to będzie po prostu uzupełnienie tego, co nad tą Wisłą można robić. Jeszcze spowoduje, że to po Wiśle i to nabrzeże wiślane zostanie jeszcze, w sensie jeszcze atrakcyjniejsze po prostu. W Berlinie pawilon był pokryty przez większość czasu biało-niebieską, abstrakcyjną taką kompozycją geometryczną. Jak sobie wyobrażacie? Ja wiem, że nie chcecie sugerować tutaj uczestnikom konkursu, ale na przykład czy to mogłaby być instalacja dźwiękowa? Znaczy, to myślę, że to jest, a to pan teraz sugeruje artystom, ale myślę, że to raczej jest pytanie do artystów, jak oni sobie to wyobrażają. Znaczy, na pewno chcielibyśmy, żeby to oddawało jakby też charakter muzeum, takiej dynamiki działań, bo to jest chyba najszybsze muzeum, można powiedzieć, pod względem właśnie różnego takiego programu edukacyjnego, czy w ogóle różnego rodzaju działań. Więc to tak mi się wydaje. No i oczywiście, żeby to się jakoś odnosiło w stosunku, prawda, do Wisły, żeby to, bo trzeba zwrócić uwagę, że ten budynek będzie widoczny, ta ściana jedna, dla tysięcy samochodów dziennie od strony tunelu i dwa od strony praskiego brzegu Wisły. No ale ja myślę, że jestem spokojna o to, co artyści nadeślą, bo konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem, więc myślę, że to jest też coś ciekawego, pewnego rodzaju wyzwanie. My się tutaj, tak, my się oddajemy się trochę w ręce artystów, ufając w ich intuicję, bo to faktycznie nie jest proste. To jest przestrzeń, która, no, tam dominuje zieleń, jest otwarta przestrzeń, więc zaproponowanie albo czegoś, co się będzie jakoś tam harmonizowało, co będzie harmonizowało z tym otoczeniem, to jest jedna droga, ale jest oczywiście druga, równie dobra, postawienie czegoś kontrastowo innego, żeby stworzenie czegoś kontrastowo innego. Co do instalacji dźwiękowych, instalacje dźwiękowe lubimy bardzo. Nie wiem, czy słuchacze dwójki pamiętają jedna z prac w Parku Rzeźby na Brudnie, naszym prowadzonym z dzielnicą Targówek już też od kilku lat, też w tym roku, kolejna odsłona we wrześniu, jest instalacja dźwiękowa znanej brytyjskiej artystki Susan Phillips, która składa się z przetworzonych, ale jest to kompozycja dźwiękowa z dżingli Polskiego Radia, takich najbardziej charakterystycznych. To jest archiwum dżingli Polskiego Radia od lat powojennych. Także
Zachęcamy. Zapraszamy na Brudno posłuchać tego właśnie w otoczeniu parkowym. Czy nad Wisłą? No tutaj nie sugerujemy nic artystom na pewno. Nic nie sugerujemy. Ale zapraszamy wszystkich słuchaczy od marca przyszłego roku, żeby przychodzili i odwiedzali muzeum, bo jest tam szeroki program właśnie też dla całych rodzin, dla młodzieży. Tak, głównie w tej chwili właśnie zajmujemy się tym, jak skorzystać też z sąsiedztwa Centrum Nauki Kopernik i tych wszystkich różnych organizacji, działań, które tam nad Wisłą się toczą, żeby naszą ofertę tak przykroić, żeby je po prostu jakby uzupełnić to, co ludzie mogą robić nad Wisłą. Więc właśnie rodziny, osoby przyjeżdżające do Warszawy, osoby spędzające tam czas, żeby nad tym teraz pracujemy. Wymyślamy formaty, nowe formaty zajęć. Szukamy partnerów, z kim moglibyśmy to tam robić. Wiemy, że można to robić na barkach, można to robić na łodziach. Nie trzeba siedzieć w czterech ścianach. Także tam tych możliwości nad Wisłą naprawdę jest jakoś niesamowicie dużo. A na razie projekty konkursowe można nadsyłać do 15 września. Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie internetowej muzeum. Rozwiązanie tego konkursu 30 września. O nowym przenośnym pawilonie nad Wisłą i o konkursie na jego fasadę opowiadali w poranku Anna Trycz-Bromley oraz Marcin Andillo-Welles z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.